Witajcie, kochani. <laughs> Dzisiejszy czas chciałbym poświęcić Piotrowi. Chciałbym zastanowić się nad jego postępowaniem, nad jego wypowiedziami, nad tym, co mówił w okresie, kiedy Pan Jezus zmierzał po raz ostatni do Jerozolimy, aby wykonać plan zbawienia ludzkości. Wiecie, to była ostatnia podróż Pana Jezusa do Jerozolimy. Chcę dzisiaj skonfrontować to co myślał, co mówił, co robił Piotr z tym o czym myślał, co czynił, co mówił jego mistrz Pan Jezus Chrystus. Chcę, żebyśmy dzisiaj rozważając historię Piotra zastanowili się nad tym jakie i czyje plany, inaczej mówiąc czyja wola i jaka wola powinna się realizować w naszym życiu i żebyśmy to skonfrontowali z tym jaka jest rzeczywistość w twoim i w moim życiu. Chciałbym też, żeby dzisiejsze słowo konfrontowało się z niewiarą, z którą każdy chrześcijanin walczy w swoim życiu. Dobrze wiemy, że przeciwnik nasz diabeł czycha wokół, chodzi, krąży wokół nas, czyhając kogo by pochłonąć, kogo by pożreć, jak mówi o tym pierwszy list Piotra. Wiemy również z listu do Efezjan, że szatan wypuszcza wciąż ogniste strzały, które mają nas atakować. I na potrzeby mojej dzisiejszej usługi, za niewiarę e, chciałbym potraktować, znaczy niewiarą chciałbym nazwać nasze ludzkie planowanie, zabezpieczanie się, obmyślanie własnych strategii, szukanie własnych rozwiązań i wyjść z trudnych życiowych sytuacji, z życiowych doświadczeń z pominięciem szukania Bożej woli. Bożych rozwiązań i Bożych wskazówek. Przejdźmy do Bożego Słowa. Będę czytał z Biblii Warszawskiej. Tu mam wynotowane te cytaty, którymi będę się posługiwał. Mam je tutaj zapisane. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 33 werset, a następnie od 36 wersetu do 38. Przeskoczymy dwa wersety, albo trzy. Mówi Pan Jezus do swoich uczniów. Dziateczki, jeszcze chwilę będę z wami. Szukać mnie będziecie, jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie i teraz wam to mówię. I 36 werset i dalej. Rzekł mu Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus, dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Rzekł mu Piotr, Panie, czemu nie mogę teraz iść za Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Odpowiedział mu Jezus, duszę swoją za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. <laughs> na chwilkę chciałbym pochylić się nad tym tekstem. Z tego tekstu wynika, że Piotr zwraca się do pana Jezusa z pewnym pytaniem. I otrzymuje odpowiedź, która w zasadzie odpowiedzią na to pytanie nie jest. Zadaje sobie od razu takie pytanie o intencje Piotra. Co myślał Piotr? O co mu chodziło, zadając takie pytanie? Dlaczego zadał takie pytanie? Do czego mu była potrzebna odpowiedź Pana Jezusa? A wiemy, że chodziło mu o to, żeby uzyskać informację, ludzką informację na temat tego, no Jezu, mówisz, że gdzieś idziesz, mówisz, że nie możemy iść z Tobą, chciałbym wiedzieć, gdzie idziesz. Piotr zadaje takie pytanie. Wydaje mi się, i wnioskuję o tym z kolejnych fragmentów Bożego Słowa, które przeczytaliśmy, że Piotr ma swoją wizję, swój plan i swoją receptę na przyszłość. W pytaniu Piotra słyszę następujące podejście: Panie, Ty mówisz, że gdzieś idziesz i że my, że ja nie mogę iść z Tobą? Niemożliwe, nie zgadzam się z tym. No jak to? Nie, nie mogę, a kto mi zabroni pójść z Tobą? Pójdę tam z Tobą, zaplanuję to i zorganizuję. Dlaczego taki wyprowadzam wniosek? Dlatego, że, z dalszej że wynika to z dalszej wypowiedzi Piotra. Piotr, kiedy usłyszał, że nie może pójść tam, gdzie Pan Jezus idzie, tam kiedy nie dostał odpowiedzi w zasadzie na swoje pytanie, wyraził bardzo wprost swoje odmienne zdanie, powiedział, że, że przeczytajmy raz jeszcze Panie, czemu nie mogę teraz iść za Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Piotr nie zgadza się z Panem Jezusem. Z tego tekstu, również z innych fragmentów Bożego Słowa, wnioskuję, że kiedy Pan Jezus ro rozmawia z uczniami na temat swojego odejścia, kiedy stopniowo przygotowuje ich na ten czas, to widzimy, że Piotr nie stara się zrozumieć sensu i znaczenia słów Pana Jezusa. Widzę w Piotrze taką chęć przygotowania od razu swojego planu, swojego rozwiązania. Rozwiązania, które byłoby dla niego bezpieczne, które byłoby takim jego rozwiązaniem autorskim, wygodnym. Czy Piotrowi nie było dobrze z Jezusem? Czy Piotr się nie miał? Dobrze będąc u boku Pana Jezusa. I czy taka informacja, słuchajcie, moi drodzy uczniowie, o to odchodzę, nie będzie mnie i wy pójść ze mną nie możecie. Czy taka, czy taka odpowiedź, czy taka, takie, taka zapowiedź jest czymś korzystnym, czymś, co um, daje, daje pokój? Nie, to jest coś, co um, wprowadzało pewne zamieszanie wśród uczniów. Oni tego nie rozumieli. Piotr, Piotrowie jest bardzo dobrze z Panem Jezusem. Tworzą zgraną grupę przyjaciół, tak można powiedzieć. Są skupieni wokół swojego nauczyciela. Doświadczają cudów, są w centrum działania Pana Jezusa. Są podziwiani. Piotr jest szczególnie docenianym, tak to nazwijmy, uczniem Pana Jezusa, bo przecież Pan Jezus właśnie Piotra zabiera na górę przemienienia razem z Jakubem i z Janem. Jeśli sobie dobrze przypominam, to również Piotra i Jakuba i Jana zabiera, czy pozostawia w pokoju, w którym przebywa zmarła już, czy chora dziewczynka. Wszystkich wyprasza, zostają tylko oni. Później w ogrodzie Getsemany część uczniów jest pozostawiona na boku. Pan Jezus mówi: Módźcie się, czuwajcie. A pan Jezus odchodzi dalej właśnie z Piotrem, z Jakubem i Janem, a więc. Piotr jest tym, który jest gdzieś szczególnie cenionym przez Pana Jezusa. Piotr, wydaje mi się, nie chce zmiany, a oczywiste jest i to wynika ze słów Pana Jezusa, że taka zmiana musi nastąpić, że taka zmiana nadchodzi. Co więcej, Pan Jezus nie przekazuje od razu wszystkich informacji na temat tego, co się może stać. Przygotowuje stopniowo u uczniów. W Ewangelii Mateusza w szesnastym rozdziale, od 21 do 23 wersetu, czytamy takie słowa: Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na ciebie. I wtedy padły bardzo mocne słowa do Piotra. A on, czyli Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym co boskie, lecz o tym co ludzkie. Piotr nie rozumiał jeszcze wtedy istoty Bożego planu, nie rozumiał tego, co tak naprawdę ma się wydarzyć, nie rozumiał tego, dlaczego pan Jezus przyszedł na ziemię i co jego przyjście oznacza, i jaki plan ma być wykonany. W Ewangelii Jana w XX rozdziale od 8 do 10 czytamy takie słowa, które nam bezpośrednio na to wskazują, że uczniowie nie wiedzieli tak naprawdę, że Pan Jezus ich do tego przypominał, ale dopiero po jego zmartwychwstaniu zorientowali się, doszło to do nich. Co tak naprawdę się stało? I to jeszcze przy udziale pana Jezusa, przy czynnym udziale zmartwychwstałego pana Jezusa. Czytamy takie słowa. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych, odeszli więc znowu uczniowie do domu. W Ewangelii Łukasza. W XXIV. Ta sama historia, kiedy uczniowie, kiedy Maria Magdalena i, i inne niewiasty przychodzą do grobu, e, sprawdzić, co, co z, z maściami, żeby namaścić ciało złożonego do grobu Pana Jezusa. <coughs> Czytamy takie słowa ewangelisty Łukasza. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich, aniołowie, którzy objawili im się, pojawili się w, w pieczarze grobowej. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. I teraz wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei. Przypomnijcie sobie, uświadomcie sobie, zwróćcie się do tego, co słyszeliście wielokrotnie, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na Jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym jedenastu i wszystkim pozostał, pozostałym. A była to Maria Magdalena i Joanna i Maria Matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. I co wtedy? Apostołowie ucieszyli się. Tak, to prawda. Jezus zmartwychwstał. Teraz rozumiemy, teraz wiemy, jaki był Boży plan. Czytamy inne słowa. Lecz słowa te wydały, wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś, wstawszy pobiegł do grobu... I nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradło, i odszedł, od, i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. A pamiętacie drogę do Emaus, tych dwóch uczniów, którzy idą i dołącza do nich niespodziewany gość, Pan Jezus? W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, od 25 do 27 wersetu, czytamy takie słowa: A on rzekł do nich: i tu twarde, mocne słowa padły. O głupi, gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swej, swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim, o Jezusie było napisane we wszystkich pismach. Także możemy powiedzieć, że Piotr tak naprawdę nie wsłuchuje się w słowa pana Jezusa, nie próbuje zrozumieć tego słowa. To jeszcze nie jest ten czas, w którym. Ta prawda do niego docierała, Piotr próbuje opracować swój plan. Piotr, Piotr próbuje uzyskać wszystkie informacje, pytając o miejsce, do którego wybiera się Pan Jezus, żeby, żeby się przygotować, żeby może coś zaplanować, żeby na swój ludzki sposób poradzić sobie z tym, co, co go spotka. Myślę, że każdemu uczniowi towarzyszyło takie. Um, Towarzyszyły takie myśli, co będzie? On coraz częściej, Jezus, nas, nasz nauczyciel, mówi, że odchodzi, że go zabraknie, że go zabiją. Co my wtedy zrobimy? Tak nam dobrze, Jest, już trzy lata razem chodzimy. Jest wspaniale. Co my wtedy zrobimy? Być może każdy sobie układał to w, w głowie. Piotr działał. Wiecie, że Piotr był pierwszy do wszystkiego. Pierwszy do miecza, o czym będziemy czytać, o czym czytamy w, w, w dalszej kolejności w Biblii, w ogrodzie Getsemane. Wyrywał się pierwszy do wszystkiego. To on wyznawał panu Bogu miłość, to on pierwszy wyskoczył z łódki jako jedyny, kiedy szalała burza i kiedy pan Jezus pojawił się tam na morzu. On zawsze był pierwszy. Można powiedzieć, że zanim, zanim pomyślał to zrobił. Jak pan Jezus podchodzi do Piotra i do jego pytania: Dokąd idziesz? Pan Jezus wyprzedza w swoich myślach Piotra, i myślę, że ta odpowiedź dotyka właśnie intencji Piotra. Ta odpowiedź jest tak, taką odpowiedzią na jego zamiary, które dopiero powstawały. Ja przygotuję plan, ja wiem, co zrobić. Na pewno coś jest tutaj do wykombinowania. Przepraszam za takie słowo kolokwialne. Coś na pewno da się zrobić w tym wszystkim. Poradzimy sobie. Pan Jezus odpowiada Piotrowi. Parafrazując, spokojnie, Piotrze, teraz jeszcze nie pójdziesz, więc niczego nie planuj pochopnie. To nie jest Twój czas, ale nie obawiaj się, bo ten czas na Ciebie przyjdzie. Dalsze nieskromne, jak pokazała historia Piotra, słowa, które wypowiadał, te, te wielkie deklaracje, które składał, dotyczą. Szczerych i bolesnych słów o zaparciu się Piotra, o jego załamaniu się w chwili próby. Ten, który próbował znaleźć jakieś rozwiązanie ludzkie według swojego umysłu, został nagle skonfrontowany z tą rzeczywistością duchową. Przechodząc do tego wydarzenia, do tego miejsca, które miało miejsce na dziedzińcu arcykapłana, w Jerozolimie, kiedy Piotr dostał się tam, za, w zasadzie można powiedzieć, że po znajomości, bo z tego co czytamy w Biblii, możemy wywnioskować, że apostoł Jan miał wśród tamtejszych urzędników jakiegoś bliskiego znajomego, i, i ten wpuścił Piotra. I w mojej ocenie, Piotr, usłyszawszy wcześniej, zadając to pytanie do Pana Jezusa dokąd idziesz? Oświadczając, że oto ja pójdę z Tobą wszędzie, moje życie położę za Tobą, usłyszawszy słowa: Piotrze, ty pójdziesz za mną? Szybko się mnie zaprzysz. Kiedy wchodzi na dziedziniec pałacu, nie pamięta o tym, co mówił, nie pamięta o swoich deklaracjach. Być może pamiętał, ale wchodzi też tam na te dziedziniec arcykapłana z myślą, że znowu się uda jakoś, coś, coś wymyślimy. Muszę być tutaj blisko, żeby, żeby panować nad sytuacją i żeby w odpowiednim momencie zareagować. A może zwolnią mojego Pana, wtedy go wezmę, wyprowadzę z, z tego i gdzieś pójdziemy na ubocze, gdzieś się ukryjemy. Myślę, że wówczas Piotr nie wierzył w to, że Jezus zostanie skazany na śmierć, a wyrok zostanie wykonany tak szybko. Przypuszczam, że Piotr liczył na to, że Pan Jezus zostanie wypuszczony. Na pewno nie pamiętał słów o zaparciu się, bo ta zapowiedź Pana Jezusa jak to u Piotra jeszcze w tym okresie nie wywołała jakiejś głębszej refleksji, głębszego zastanowienia się? Nie spowodowała, że był bardzo, bardziej ostrożny. A dlaczego? Tak twierdzę. Dlatego, że wystarczyły trzy pytania. Wystarczyły trzy pytania, i doszło do dramatycznego zaparcia się Piotra. Doszło do drastycznej lekcji. Wiecie, ja to nazywam rozbiciem się o ścianę, gdzie nasze deklaracje, nasze wyobrażenia, nasze plany nagle spotykają się z twardą ścianą. I taka ściana tam na, na dworze, na dziedzińcu pałacu arcykapłana postawiła, została postawiona przed Piotrem. Wszystko po to, żeby miał właściwą naukę, żeby wyciągnął naukę. W momencie, w którym zapiał kur, Piotr był już totalnie bezbronny. Do, właśnie do niego dotarło. Przypomniał sobie słowa Jezusa. Wiecie jeszcze, co bardzo mną porusza, jest gdzieś w, którym, w którejś Ewangelii wspomniane, napisane, że, że wzrok obu pana Jezusa i, i Piotra spotkał się w tym, w tym momencie, kiedy Piotr trzykrotnie zapiera się w sposób bardzo taki ostentacyjny, taki bardzo jawny, że nie zna tego człowieka, wypiera się pana Jezusa. Kiedy kur zapiał. Świadomość tego, co się stało, dotarła do Piotra. I jeszcze ten wzrok Pana Jezusa, kiedy był tam gdzieś prowadzony, kiedy to już był koniec, to musiało być naprawdę mocną ścianą i zderzeniem dla Piotra. Piotr został znokautowany przez kogo? Przez samego siebie, przez poleganie na sobie, na swoich planach, na swoich pomysłach i przez pomijanie, poprzez brak refleksji, poprzez brak zastanawiania się nad tym, co mówił Pan Jezus. Ale dobrą wiadomością dla nas, jesteśmy mądrzy, bo mamy to słowo, wiemy, co się dalej wydarzyło. I dobrą wiadomością jest to, że historia Piotra nie kończy się na dziedzińcu arcykapłana, na dziedzińcu pałacu należącego do arcykapłana i nie kończy się wraz z pianiem koguta. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale od 15 do 19 wersetu czytamy takie słowa. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. To już jest po zmartwychwstaniu, kiedy pan Jezus po raz wtóry spotyka się z uczniami. Przychodzi do nich na brzeg, woła ich z brzegu, mówi: Macie coś do, do zjedzenia, dzieci? I oni rozpoznają, że to jest pan Jezus. Przypływają, mają czas śniadania, czas dobrej relacji ze sobą i pan Jezus wdaje się z Piotrem w rozmowę. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci rzekł mu tak panie ty wiesz że cię miłuję rzecze mu paś owieczki moje rzecze mu znowu po raz drugi szymonie synu jana miłujesz mnie rzecze mu tak panie ty wiesz że cię miłuję rzekł mu paś owieczki moje rzecze mu po raz trzeci szymonie synu jana miłujesz mnie zasmucił się piotr że po raz trzeci powiedział miłujesz mnie i odpowiedział mu panie ty wszystko wiesz ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę Mu, Jezus, paśm owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga i powiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną. Wiecie, mam następujące zrozumienie powyższego fragmentu. Być może niektórzy interpretatorzy Biblii, ci, którzy czytają Biblię, być może wielu z nas w tym, w tym potrójnym wyznaniu dopatrują się jakich, jakich, jakiegoś nawiązania do, do tego trzykrotnego zaparcia się, ale ja nie na to chciałbym zwrócić uwagę. Wiecie, ja tutaj widzę pana Jezusa, który chce skupić uwagę Piotra nad słowami, które ten wypowiada, wielokrotnie. Jak już mówiliśmy, Piotr wypowiadał słowa bez zastanowienia, bez brania odpowiedzialności za te słowa, bez przemyślenia tego co wypowiada. Były to, możemy powiedzieć wprost, były to puste słowa. Nie miały potwierdzenia później w jego czynach w rzeczywistości. Pan Jezus chce, aby Piotr bardzo dogłębnie przemyślał swoją deklarację. Co do miłości. Chcę, żeby ona była dobrze przemyślana. I zdaje się mówić poprzez te trzy pytania: Uważaj, Piotrze, co deklarujesz. Uważaj, Piotrze, co myślisz. Wiecie, wydaje mi się, że Piotr zasmuciwszy się, słysząc to trzecie pytanie, gdzieś to skojarzył z tym trzykrotnym zaparciem się. Po drugie, Pan Jezus mówi wprost Piotrowi, że w, przysz że w przyszłości to nie on zadecyduje o swoim życiu. Że w przyszłości to nie on będzie. Wypełniał scenariusz, który gdzieś tam będzie chciał pisać, tylko że przyjdzie mu podporządkować się innemu reżyserowi, który coś zaplanował i co będzie wykonane i co nie będzie podobało się Piotrowi. Bo fragment ten wskazuje, że pan Jezus w ten sposób przewidział śmierć apostoła Piotra, a to powiedział, dając znać, jaką śmiercią. Uwielbi Boga. A wiemy dobrze, że apostoł Piotr został zabity za wiarę, zamordowany i to z tego, co mówią relacje, zdecydował się na to, czy poprosił, żeby zostać ukrzyżowanym głową w dół, żeby uznał się w ten sposób niegodnym umierania jakiego mistrz. Pan Jezus mówi wprost, że to nie Piotr będzie decydował, że to nie Piotr będzie układał plany przyszłości. Po trzecie, z Piotr słyszy również precyzyjne wezwanie: pójdź za mną. Bardzo proste słowa, pójdź za mną. Nie ma w tym nic niezrozumiałego. Nie oznacza to, żebyś szedł obok Piotrze, nie oznacza to, Piotrze, żebyś wyprzedzał mnie, żebyś był przede mną. Nie ze swoimi pomysłami, nie jako kierownik, nie jako współpracownik nie jako partner współdecydujący, ale jako sługa. Pan Jezus zdaje się mówić do Piotra ty idź za mną, a ja wyznaczam kierunek. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział swego czasu również do, do uczniów, był w szerszym kręgu, ale na pewno te słowa słyszały, słyszeli uczniowie i one były skierowane również do uczniów. Czytamy o nich w Ewangelii w 12 rozdziale od 24 do 26 wersetu. Pan Jezus powiedział tak Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Pan Jezus powiedział do Piotra: Piotrze, idź za mną jako mój sługa. Idź z nastawieniem, żeby nie robić niczego innego, jak tylko to, żeby wsłuchiwać się w mój głos, żeby być nastawionym na to, wyławiać to, jaka jest moja wola odnośnie Twojego życia. Nie Twoja wola, nie Twoje plany, nie Twoje kombinacje i zamierzenia. Nie zajmuj się innymi sprawami, po prostu chodź za mną, pójdź za mną, idź za mną. Ciekawym jest to, że te słowa idź za mną, padają później znowu w kolejnym wersecie, kiedy Piotr rozprasza się od, od tej rozmowy, od tego sedna, od tego przesłania, i mówi: Panie, a co z tym uczniem? Co ma z nim być? I wtedy, może przeczytajmy ten fragment, Ewangelia Jana. 21 rozdział. Po, po tej rozmowie chwilę później, a gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, że idzie za nim ukochany uczeń Jezusa, wiemy, że to był Jan, ten, który podczas wieczerzy, spoczywając przy Jezusie, zapytał, kto będzie jego zdrajcą. Piotr widząc go, zwrócił się do Jezusa. Panie, a co z nim? Jezus odpowiedział. A gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Piotrze, ty chodź za mną. Nie rozpraszaj się jakimiś wątkami pobocznymi, nie zajmuj się innymi sprawami. Ja do ciebie mówię, ty idź za mną. Ty chodź za mną. Skup się tylko na mnie, na tym, co ja mam tobie do przekazania. Skup się na tym, dokąd ja chcę ciebie poprowadzić. Kochani, Piotr zdecydowanie udowodnił, że tą naukę, że te lekcje odrobił w sposób doskonały, perfekcyjny. Wiemy dobrze, tak jak już powiedziałem, że oddał swoje życie za wiarę w Pana Jezusa, a, a po tym okresie, kiedy Pan Jezus został wzięty do góry, wspaniale mu służył, wspaniale występował przed Radą Starszych w Izraelu, bronił Pana Jezusa, cierpiał dla Niego, był gotowy nie, absolutnie po swoim życiem. Już później potwierdzał, że że to zaparcie to była, to, był, to była ta ściana, o którą się rozbił, ale wstał, Jezus go podniósł i odrobił zadanie, które miał do odrobienia. Kończąc, kochani, chciałbym wyciągnąć z tej historii wnioski dla siebie samego. Jeśli ktoś chce, dla nas, może je przyjąć. Dzisiaj nie krytykuję postawy Piotra. Powiem szczerze, że jego postawa, jego przejęcie sprawami Pana Jezusa, jego gorliwość, są taką zachętą, zasługują na uznanie. Bo tak jak już powiedziałem, zastanawiałem się przez moment, czy znam jeszcze innego człowieka, który, oprócz oczywiście pana Jezusa, który chodził po wodzie. Znacie kogoś w historii? Jest jakiś udowodniony przypadek? Nie, nie znalazłem. Może jest. Ja nie, nie, nie ten, ale nie twierdzę, że nie ma, ale ja się nie spotkałem z tym. Czyli ten Piotr, jako jedyny człowiek, chodził po wodzie. Owszem, w trakcie tej przechadzki zwątpił, załamał się, ale wykazał się wielką wiarą, żeby zrobić ten pierwszy krok na wzburzone morze. I kilka udało mu się zrobić do przodu. Tylko, że panu Jezusowi nie chodziło o taką gorliwość, nie chodziło mu o takie przejęcie. Ona nie miała znaczenia dla pana, Jezu, dla pana Jezusa. Ta jego gorliwość, jego plany, jego zamierzenia były jakby obok. Tu był plan pana Jezusa, to co on zamierzał, a tu był Piotr ze swoimi. Właśnie twierdzeniami ze swoim postrzeganiem rzeczywistości i ze swoimi takimi, wiecie, wtrąceniami: Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Panie, wszystko będzie w porządku. Ta gorliwość Piotra w większości przypadków nie była nakierowana na realizację planów, woli Pana Jezusa, a dla Pana Jezusa najważniejsza była realizacja planu, woli Jego Ojca w niebie. I jaki wniosek dla mnie z tej historii? Czy nie powinno być tak również w moim życiu, jak było w życiu pana Jezusa, który był skupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby dopełnić wolę ojca, chociaż była ona trudna i kosztowała wiele wysiłku, wiele cierpienia? Jestem naśladowcą Chrystusa, więc skoro Chrystus przyszedł wypełnić wolę ojca, to ja również powinienem być skupiony na tym, żeby zabiegać o, o to, aby tą wolę wypełniać, aby poznać ją i żeby ją wypełniać. Moja gorliwość, patrząc na Piotra, na pewno nie przyniesie żadnego pożytku, a wręcz może doprowadzić do problemów, jeżeli będzie nakierowana na to, żeby robić inne rzeczy niż, niż te, które są wolą Pana Boga. Nasze działania, moje działania, nie powinny być motywowane emocjami, ale powinny wypływać ze zrozumienia Bożego planu, Bożej woli i Jego zamysłów. Nie to, co ja chcę, ale to, co Pan Bóg chce, to, co Pan Bóg zamierza. Zatem, czy wykonuję wolę Pana Boga odnośnie mojego życia? Wielu z nas już wie, wiele lat chodzi za Panem Jezusem. Słuchajcie, inni może krócej. Jeśli nie otworzyło się nad Tobą niebo i nie usłyszałeś jeszcze głosu Pana Boga objawiającego Ci wolę, Względem Twojego życia, to nie martw się, nie czekaj na to bezczynnie, ale działaj, bo jest takie szerokie spektrum działań, które możemy podejmować i które musimy podejmować, żeby wypełniać wolę Pana. W jaki sposób? Bądź posłuszny każdemu słowu, które jest zapisane w Biblii. Otwieraj tą Biblię jak najczęściej. Czytaj ją, rozmyślaj nad nią. Jeśli masz problemy z zazdrością, gniewem, niecierpliwością, skłonnością do gniewu, Odpowiedź znajdziesz w Biblii, co robić. Jeśli obawiasz się czegoś i nie możesz zaznać spokoju, szukaj odpowiedzi w Biblii. Jeśli zastanawiasz się, jak postąpić z wrogiem, którego masz w pracy, który gdzieś cię niszczy, podgryza, szukaj odpowiedzi w Biblii. Jeśli masz niemiłego sąsiada i nie wiesz, jak się zachowywać, albo może zachowujesz się. Inaczej czujesz, że nie jest to właściwe postępowanie. Szukaj odpowiedzi w Biblii, jak się powinieneś zachowywać. Jeśli masz problemy z, z dziećmi, jeśli masz za dużo na głowie i nie wiesz, do czego ręce włożyć i czemu poświęcić swój czas, na czym się skupić, co jest najważniejsze, w co inwestować, odpowiedź znajdziesz w Biblii. Jesteś rozżalony, rozgoryczony, zawiedziony, odpowiedź znajdziesz w Biblii. Jeśli szukasz, słuchajcie, młodzi, jeśli szukasz partnera życiowego, na całe swoje życie żonę, męża, szukaj wskazówek w Biblii, co robić. Jeśli jesteś chory, nie wiesz, co będzie, Biblia daje odpowiedź. Te przykłady, wiecie, można tak mnożyć bez końca. A wiecie dlaczego? Bo Biblia jest czymś cudownym. Ona znajduje odpowiedź na każde nasze pytanie, na każdy nasz problem. Także usłyszeć głos Pana Jezusa, Pana Boga z otwierającego się nade mną nieba, jest czymś cudownym, ale nie muszę na to czekać, bo Biblia daje mi pole do działania. Kolejna rzecz, tak jak powiedziałem, oprócz rozważania Bożego Słowa, módl się. Módl się o to, żeby konkretnie Pan Bóg objawiał Tobie Jego wolę odnośnie Twojego życia. Zdecyduj i wyznawaj to, że nie chcesz niczego innego, co miałoby się realizować w Twoim życiu, jak tylko tego, co ma dla Ciebie przygotowany Pan Bóg. Czy wierzymy? Czy wierzysz, że, czy ja wierzę, że Bóg ma przygotowania konkretne, konkretnie dla mnie dobre rzeczy? Konkretnie dla każdego z nas dobre rzeczy, swoją wolę, która niekoniecznie musi być dobra w naszym rozumieniu, ale jeżeli wypełnię wolę Boga, jeżeli będę zdecydowany na to, żeby pełnić tą wolę, wtedy zrobię najlepszą rzecz, jaką mogę zrobić w swoim życiu. Wiecie, ja już teraz modlę się o moje córki i wyznaję to, i wiem, że. Ja nie modlę się o to, żeby zdobyły wykształcenie, nie modlę się o to, żeby znalazły dobrą pracę, nie modlę się o, o, o partnerów życiowych, jeszcze nie, o partnerów życiowych w ich życiu. Modlę się tylko o to, żeby był w ich życiu pewien moment, w którym uczyniam swojego, swoim Panem i Zbawicielem Pana Jezusa Chrystusa i uważam, że to będzie najważniejsza rzecz, a Pan weźmie ich w swoje ręce i poprowadzi. Będzie ich błogosławił, będzie ich chronił, będzie ich strzegł i też będzie objawiał im swoją wolę, jeśli tylko będą miały serce otwarte na, na jego słowo i na jego głos. Kolejna rzecz. Zamiast dużo mówić, jak Piotr, zamiast składać wzniosłe deklaracje, badaj swoje serce i swój umysł. Bądź pokorny, ja biorę to do siebie. Piotr patrzył Panu Jezusowi prosto w oczy i powiedział. Ja ja się, mam ciebie, ja nie pójdę tam, gdzie, gdzie ty idziesz, niemożliwe. Pójdę za tobą. Życie swoje oddam za ciebie. No i właśnie parę dni później trzy razy skłamał, że go nie zna i ich wzrok ponownie się spotkał. Także zanim coś powiesz, zastanów się, czy jesteś gotów na to, żeby złożyć taką deklarację. Bo wiedz, bo jestem tego świadom, że bardzo szybko przychodzi hasło: sprawdzam. I życie sprawdza nasze deklaracje. Historia Piotra uczy mnie osobiście, właśnie pokory i właściwego nastawienia nastawienia na to, co w danym momencie chce mój pan, mój mistrz, a nie na to, co ja sobie wyobrażam. Moim zadaniem jest przygotować się jak najlepiej do tego, aby być gotowym na realizację Bożego planu, na Jego czas, na Jego metody, na Jego warunki, na Jego sposoby i na Jego wymagania. Nic więcej. Czy boję się zmian w swoim życiu? Kolejna rzecz. Czy jestem gotowy na zmianę mojej rzeczywistości? Czy przyzwyczaiłem się już do czegoś tak bardzo, że nie chciałbym, żeby to się zmieniło i zrobię wszystko, żeby zachować ten status, status quo, status niezmieniony? Może mam stałą, dobrze wynagradzaną pracę. A wiemy, że dobra praca oznacza wygodne życie, atrakcję, komfort psychiczny komfort fizyczny ziemski. A co jeśli miejsce, zadaję takie pytanie, co jeśli miejsce, w którym pracuję, stoi na przeszkodzie realizacji Bożej Woli w moim życiu? Co by było, gdybym musiał z niej zrezygnować i porzucić swoje marzenia o tych dobrych owocach mojej pracy? Praca jest czymś dobrym. Ja nie mówię tutaj o tym, że praca jako zła powoduje, że gdzieś jestem oddalony od Pana Boga. Nie, mówię o dobrej pracy, mówię o też dobrej relacji z Panem Bogiem, ale w pewnym momencie ta praca może. Być, stać na przeszkodzie, co wtedy zrobię? Czy jestem gotowy, żeby, żeby to zrezygnować i porzucić tą, 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 tą sferę komfortu? Tak jak Piotr, który miał się bardzo dobrze w tym gronie apostolskim i, i w towarzystwie pana Jezusa, i nagle słyszy słowa: Zostanę zabity, zabraknie mnie. A co jeśli jestem zagrożony utratą mojej pracy? Jak się zachowam? Czy zaufam Panu Jezusowi, prosząc go o to, żeby on to poprowadził, aby on rozwiązał każdy problem związany z tą pracą, czy też podejmę swoją walkę, wiecie, żeby za wszelką cenę, za wszelkimi sposobami obronić się i pozostać i zachować to co mam? Czy biorę pod uwagę fakt, że Pan Bóg chce, aby moja wiara była przetestowana, doświadczona, sprawdzona, wypróbowana? A to wszystko po to, żeby wydawać obfitszy owoc w Panu Jezusie, co powinno być naszym głównym celem, naszym głównym zadaniem. Czy biorę to pod uwagę, że te wszystkie problemy, doświadczenia, one nie są po to, żebym ja teraz okazał się jakimś herosem ludzkim i każdemu pokazał, że jestem sprytny. One są po to, żebyś zatrzymał się, zaufał Jezusowi, położył wszystko w Jego rękach, zaufał, odpoczął w nim. I czekał na jego rozwiązanie, na jego błogosławieństwo, bo być może on cię poprowadzi do miejsca, które będzie powodowało, że będziesz wydawał jeszcze obfitszy owoc w Panu Jezusie Chrystusie. O czym myślę? Pan Jezus powiedział to do, do Piotra. Jeszcze raz przeczytajmy to. On obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. O czym myślimy? Na czym się skupiamy? Czy na tym, co boskie, czy na tym, co ludzkie? Kochani, kończąc już ostatnie wnioski. Jeśli są momenty, w których wiele razy zawiodłeś, twoja wiara, zaufanie panu Jezusowi się chwieje i nie opierasz na nim swojego bezpieczeństwa. Twoja wiara jest być może niewystarczająca, żeby twój umysł napełnił się tym pokojem, żeby zyskał takie odpocznienie w Panu Jezusie. Być może zaczynasz za każdym razem w takiej sytuacji myśleć nad daną sytuacją, nad danym problemem, wymyślając swoje rozwiązanie, szukając swojego planu, decydując się, wdrożyć go w życie, nie oczekując w ogóle z góry odpowiedzi. Gdzieś tam. Tą drogę komunikacji z Panem Jezusem zostawiasz na sam koniec, kiedy już zostaniesz przyparty do muru. To po pierwsze chciałbym, żebyś zauważył, że Pan Jezus był wierny w stosunku do swoich uczniów, mimo że wszyscy Go zawiedli. Wiemy, co zrobił Piotr. Jest mowa w Ewangelii Mateusza, że w odgrodzie Getsemane wszyscy się rozpieszchli, wszyscy, wszyscy Go opuścili, został sam. Oczywiście Pan Jezus... Wierny był w stosunku do wszystkich, oprócz Judasza, który podniósł swoją rękę, jak mówi Boże, słowo na Syna Bożego. Nie wyrzucał im, nie znajduje, tak wczoraj myślałem nad tym, nie znajduje żadnego miejsca w Biblii, w którym Pan Jezus robiłby przytyk, wyrzucałby coś uczniom w związku z ich postawą, w związku z tym, że zostawili go samego. Nie potępił ich. Pan Jezus zrobił coś innego: zebrał ich ponownie, umocnił, dał obietnicę zesłania Ducha Świętego, pocieszyciela i obietnicę dotrzymał. Ostatnie słowa zapisane Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza brzmią tak: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. To po pierwsze, pamiętaj, jeśli wiele razy zawiodłeś, jeśli masz słabą wiarę, jeśli przychodzą co nowe sprawdziane i ty ich nie zdajesz, oblewasz albo zdajesz je połowicznie, pamiętaj, że Jezus jest wierny. A po drugie, powiedz do siebie. Choćby na głos, zacytuj tekst, który czytaliśmy. Mimo, że on jest trudny, mimo, że on jest um, brutalny dla ucha. O głupi i gnuśnego serca, czy nie widziałem, czy nie słyszałem, czy nie czytałem, czy już nieraz nie doświadczałem w swoim życiu Bożego działania, Bożych cudów, Bożych rozwiązań, czy nie były one najlepsze, najbardziej satysfakcjonujące, najbardziej trafne, rozprawiające się z tą rzeczywistością która mnie spotykała w najlepszy sposób w sposób który nie mogłem sobie wyobrazić Pamiętajmy o tym pamiętajmy żeby szukać zabiegać o poznanie Bożej woli Boża wola też względem naszego życia objawiona została w Bożym słowie Jeśli nie usłyszałeś konkretnie że masz wyjechać do Indii i być misjonarzem nie martw się Pamiętaj że w Bożym słowie jest zapisana wola Pana Boga odnośnie naszego życia. Czytaj to pismo, módl się, bądź jak najbliżej w relacji z Panem Jezusem. A ten głos będziesz słyszał codziennie, kiedy będziesz stawał przed różnego rodzaju wyzwaniami dnia codziennego, przed różnego rodzaju problemami, przed różnego rodzaju decyzjami, które będą korzystne dla ciebie. Może to być jakiś awans, może to będzie Twój wybór co do przeniesienia w jakieś inne miejsce, przeprowadzki, może podjęcia jakiejś inwestycji, zawsze, czy dobrze czy źle, przychodź do Pana, pozostawiaj to w jego ręku, módl się i ufaj, że on wszystko dobrze poprowadzi, bo nie ma niczego piękniejszego, jak być w centrum Bożej Woli. Niech przykład Piotra będzie dla nas taką, taką dobrą wskazówką. Amen.